Pilica zawsze zachwycała Tomaszowian. Również i dziś nasza rzeka ma grono oddanych przyjaciół. Przykładem na to jest zorganizowana 25 sierpnia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji impreza pod nazwą Spływ kajaków i łodzi rzecznych w stylu retro i nie tylko. Punktualnie o 13 z tomaszowskiej przystani wyruszyła spora grupa kajakarzy, aby pokonać trasę na rzece Pilicy Tomaszów Spała. Jest to 10 km rzeką. To co robimy, zresztą co tydzień, co przyjeżdża do nas naprawdę dziesiątki ludzi, tak dzisiaj 60 osób zostało zweryfikowane od godziny 10 do 12 i bezpłatnie spływ organizowany przez prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Głównym celem sobotniej imprezy, na którą zaprosiła mieszkańców gmina miasto Tomaszów Mazowiecki, była promocja tomaszowskiej okrąglicy. To jest jeden z najpiękniejszych zespołów atrakcji ziemi tomaszowskiej, składa się na to właśnie rzeka Pilica, składają się na to groty, składa się na to skansen, w którym znajduje się wiele wspaniałych przedmiotów i my między innymi chcemy pokazać rzekę Pilicy od paru ciekawych stron. Po pierwsze, poprzez ciekawy pomysł dla mieszkańców, właśnie przed chwilą 30 kajaków z mieszkańcami Tomaszowa popłynęło w kierunku Spały. A o godzinie 15 rozpocznie się tutaj piknik rodzinny i w tym pikniku rodzinnym chcemy nawiązać szeroko do tematyki marynistycznej. Jest tutaj bardzo ładna wystawa starych łodzi przygotowana przez skansen rzeki Pilicy. Będzie tu można zobaczyć te łodzie, jak wyglądały i kajaki, i różnego typu łodzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Skansen rzeki Pilicy może pochwalić się zachowanymi archiwaliami oraz prawdziwymi perełkami, jeśli chodzi o zabytkowy sprzęt pływający. Mamy tutaj bardzo unikatową, bodaj czy nie największą w Polsce kolekcję kajaków, motorówek rzecznych, łodzi. Bardzo ubolewamy, że nie możemy jej w całości pokazać z uwagi na brak odpowiedniego pomieszczenia. No, usilnie zabiegamy o nowy obiekt. Ja tylko powiem, że tylko tutaj prezentujemy 15 kajaków, 3 motorówki, no, łódź ludową, łódź kłusowniczą, ale jeszcze przecież trochę tego sprzętu w skansenie zostało. To są jednostki pływające, ale przecież mamy też dużo archiwalnych zdjęć, dyplomów, dokumentów, puchary są, wszelkie pamiątki związane z bujnym kiedyś życiem wioślarskim, kajakarskim na Pilicy. My na tej wystawie pokazujemy tylko okres międzywojenny, już nie pokazujemy powojennych przystani, bo by nam tu zabrakło miejsca, prawda? Bardzo jest ważne, że my te pamiątki po tych przystaniach pokazujemy na tej przystani. Można dosłownie tutaj zobaczyć te miejsca, jak wyglądały na przykład w roku 1933, 1935, tak? Bo my jesteśmy na terenie dawnej przystani Tomaszowskiego Towarzystwa Wioślarskiego, która została w 1929 roku tutaj otwarta. I zachował się nawet jeden z obiektów tej przystani, bar wodnik obecny, to jest dawny budynek klubowy TTW. Podczas trwania pikniku rodzinnego udało się niektóre unikatowe zbiory skansenu spuścić na wodę. Jedną z zaprezentowanych na Pilicy eksponatów była motorówka w stylu retro z lat 50. Jej budowniczym był pan Czerny. No ja go znałem, jeszcze już dawno nie żyje, to naturalizowany Czech. Znakomita postać. Sam konstruował te motorówki, nie tylko, kajaki, żaglówki, miał niesamowite pomysły. On budował je tutaj na tej przystani u siebie, taki warsztat miał na ulicy Mirewskiego i to jest jego dzieło właśnie. Cieszę się, że właśnie z tego podwórka na ulicy Mirewskiego jeszcze od jego żony, kiedy się wyprowadzała, otrzymaliśmy tą motorówkę. No, była w dosyć kiepskim stanie. Dużo pracy włożył w odnowienie tej motorówki pan Marek Jerzak. To przyjaciel naszego skansenu wieloletni. Zresztą znany bardzo też w Tomaszowie wodniak, żeglarz, szkutnik. On zbudował, jak mi opowiadał, chyba około 20 kajaków, motorówek i żaglówek. Ale właśnie taką tradycyjną metodą. To nauczyciel emerytowany geografii. I właściwie większość tych kajaków, motorowych, które tutaj prezentujemy, to jest jego dzieło. On je restaurował, co ważne, z zachowaniem tradycyjnych materiałów, technik. Zdaniem amatorów kajakarstwa te stare modele miały duszę. W skansenie każdy eksponat posiada swoją niepowtarzalną historię. Dla mnie też ważne są te kajaki składane. Mamy tutaj, wydaje mi się, absolutny unikat. Kajak z lat 30. polski, z wytwórni Piast pod Józefowem, w Józefowie pod Warszawą. Bardzo ciekawa konstrukcja, do dwóch worków się chowa. Kilka lat temu tutaj uczestnik spływu kajakowego, który przepływał przez Tomaszów, zajrzał do skansenu, bardzo mu się skansen podobał i ten nasz dział wodniacki, mieszkaniec Gliwic. I
ofiarował nam ten kajak, który tam po rodzicach odziedziczył. Potem doszliśmy do tej firmy, mamy jej materiały reklamowe sprzed wojny. Znana była, dosyć renomowana. A nawet się okazuje, że niekto inny jak Melchior Wańkowicz takim kajakiem pływał po Mazurach, a potem tą wędrówkę opisał w książce Na topach Smętka słynnej, bo ilustracje są w tej książce, gdzie widzimy no, taki kajak Piast, który właśnie tutaj mamy. No jego już byśmy na wodę nie chcieli spuszczać, bo no, jest też przez pana Jerzaka odrestaurowany, ale chronimy go tu jak największą relikwię i on tutaj jest. Są też dwa kajaki, no bliskie Tomaszowianom, bo z wytwórni sprzętu precyzyjnego w Niewiadowie. Kiedyś Niewiadów był znany nie tylko z produkcji przyczep, ale też kajaków składanych. Mamy tutaj dwa jantary, jeden przystosowany do żagla. Mamy też przedwojenne kajaki drewniane, jeden typu Johnka i on pływa tutaj. Bardzo ciekawa konstrukcja, tak zwany typ Fonferka, od nazwiska konstruktora Fonferko, to z tymi półokrągłymi dnami. Także wydaje mi się, że tego zbioru mogłoby nam wiele muzeów pozazdrościć. Nie każdy pamięta, że na przedwojennej przystani Tomaszowskiego Towarzystwa Wioślarskiego dyżurowali tomaszowscy policjanci pod komendą posterunkowego Cyryla Lipińskiego. Mieli dwa kajaki służbowe pod nazwą posterunkowy i granatowy i odbywali na nich patrole. Podczas rodzinnego pikniku miała miejsce ekspozycja działalności Policji Współczesnej oraz Milicji Obywatelskiej. Niebywałą atrakcją był pokaz historyczny Piraci znad Wisły. Widowisko odbywało się na wodzie, wzięły w nim udział grupy rekonstrukcyjne z Warszawy, jak również pasjonaci historii z Tomaszowa. Chcielibyśmy dzisiaj przypomnieć o tym, że Polacy także byli piratami. Mało kto wie, że żołnierze, którzy walczyli na San Domingo, którzy walczyli u boku Napoleona, bardzo często później, po zakończeniu walk, pozostawali tam, na Karaibach i byli po prostu piratami. Jest to bardzo mało znana historia i chcielibyśmy dzisiaj to pokazać naszym widzom. I co się będzie działo? Grupa piratów zaatakuje angielski statek z żołnierzami, no i wywiąże się walka. Sympatycy kajakarstwa przybyli na spływ w strojach wioślarskich retro. Dla posiadaczy najlepszych kostiumów przewidziano nagrody. Ci tomaszowianie, którzy skorzystali z zaproszenia na sobotnią imprezę nad Pilicą, zobaczyli, jak nasza rzeka jest ciekawa i ile kryje w sobie tajemnic. Rzeka Pilicy jest tak wspaniałym elementem promującym ten rejon Polski, ponieważ jest to jedna z niewielu rzek dzikich, takich naturalnych, takich, gdzie można naprawdę przeżyć jeszcze tą przygodę, jeśli ktoś chce popływać na kajaku. Poza tym to jest szkoła dla każdego kajakarza. Każdy, kto chce spróbować popływać na kajaku, niech tu przychodzi do SIR-u, do Ośrodka Sportu i Rekreacji i spróbuje swojej pierwszej przygody w życiu na kajaku. Warto, bo naprawdę ta rzeka jest piękna. To prawda, spływy kajakowe rzeką Pilicą zachwycają ich uczestników. Spływ kajakowy w ogóle na tej trasie, trasie Tomaszów Spała i Nowód jeszcze dalej, bo dzisiaj tylko do Spały płyniemy. To jest, bym powiedział, produkt turystyczny, który został naprawdę wypromowany przez ostatnie 6-7 lat, gdzie rzeczywiście od 2006 roku, a od 2008, kiedy już promocja z urzędów marszałkowskich, kiedy został wydany przewodnik, kiedy robimy te spływy też promocyjne, Pilica zachwyca, nasza marka, nasz produkt przepiękny, który zresztą zaraz będzie we wrześniu. I od noworocznego spływu poprzez Skarby znad Pilicy naprawdę tych marek jest wypromowanych, pięknych, więc ten spływ na tej trasie to jest naprawdę coś fantastycznego. To jest produkt turystyczny, którym powinniśmy się chwalić i cieszyć na cały kraj. Organizatorzy spływu kajaków i łodzi rzecznych w stylu retro i nie tylko, nie zapomnieli również o najmłodszych, organizując konkursy oraz zabawy dla dzieci. Odbył się także pokaz ratownictwa wodnego. Ponadto punkt łączności krótkofalarskiej urządził klub krótkofalowców działający przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Zaś w muzyczną podróż po wodach zabrał zebranych zespół Drake.